Problem, który chciałem podjąć tutaj przed Państwem, jest przeze mnie będzie tutaj zarysowany generalnie w takich podstawowych tezach. Mamy 20 minut, więc nie będzie to jakieś rozbudowane wystąpienie. Będę chciał Państwa skłonić do przyjęcia pewnej tezy. Teza ta brzmi tak, że no, z perspektywy realistycznego sposobu poznania świata musimy się zgodzić na to, co nazywamy analogicznością prawa pozytywnego, prawa stanowionego. W innym wypadku, kiedy tego nie uczynimy, pojawia się bardzo niebezpieczna rzecz, którą moglibyśmy określić jako pewna sytuacja psucia prawa, zaistnienia pseudoprawa, czy tego, co w tradycji kultury zachodu nazywamy lex iniqua, czyli prawem fałszywym, oszukańczym, zbrodniczym. I proszę Państwa, gdybyśmy również odrzucili właśnie analogiczność prawa stanowionego, zagrożony pozostały człowiek nie tylko w podstawowych swoich prawach stanowionych, podstawowych prawach człowieka, ale wydaje się również, że została zagrożona w bardzo poważnym stopniu cała kultura zachodu, cywilizacja zachodu. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że rozpocznę moje tutaj wystąpienie od takiej uwagi, wydaje się bardzo ważnej, mianowicie tego, że od XIX, właściwie od XX wieku jesteśmy świadkami pewnego złożonego dyskursu wokół prawa. Ten dyskurs, jak wiemy, jest podejmowany przez szereg różnych dyscyplin, nauk historycznych, socjologicznych, prawnych, nauk psychologicznych, także językowych. Wśród tych dyskursów nad prawem pojawia się także refleksja filozoficzna, która, jak wiemy, zmierza do generalnej odpowiedzi na dwa pytania, bardzo ważne pytania. Pierwsze pytanie, czym jest prawo, i drugie pytanie w ogóle, dlaczego istnieje prawo. Już z perspektywy poznania filozoficznego, realistycznego, przez filozofię realistyczną rozumiem tutaj przede wszystkim tę filozofię, która ma charakter metafizyczny, która ma charakter poznania ostatecznościowego i poznania dorzecznego, uzyskujemy pewien istotny wgląd właśnie w naturę prawa, w rozumienie prawa. I właśnie to rozumienie prawa ukazuje nam właśnie fakt prawa, rzeczywistość prawa jako rzeczywistość analogiczną. Dlaczego to jest jakby zagadnienie ważne? Otóż nie jest tajemnicą, że współcześnie, zwłaszcza w XX wieku, narasta ogromna, i to w wielu dziedzinach życia społecznego, tendencja do jurydyzacji życia społecznego. Prawo wkracza w różne dziedziny ludzkiego życia. Pojawia się coraz więcej uregulowań prawnych. Te uregulowania prawne, jak wiemy, bardzo mocno dzisiaj rządzą życiem ekonomicznym, handlem, całą ludzką wytwórczością, edukacją. Jeden ze znajomych profesorów mówił mi o tym, że szczególnie ten problem jurydyzacji zaczyna dotykać rozwiniętych, najbardziej rozwiniętych krajów, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Tam ponoć w Stanach Zjednoczonych, czyli w społeczności, w której żyje niespełna 300 milionów ludzi, jest dwa razy więcej prawników niż w sumie na całym świecie. Więc proces jak gdyby pojawiania się rozrostu prawa, omnipotencji prawa, jego wkraczania jakby w każde dziedziny życie, rządów prawa, tam szczególnie narasta. I teraz, gdy patrzymy na to zjawisko właśnie omnipotencji prawa, rozwoju prawa, musimy dostrzec szereg takich niebezpieczeństw. Pierwszym takim niebezpieczeństwem jest sytuacja spychania, niwelowania, bądź też nawet likwidowania innych porządków normatywnych, które w tradycji kultury zachodu one funkcjonowały, istniały. I co tu dużo mówić? Widzimy, że tej tendencji do jakby niwelowania innych porządków prawnych i
omnipotencji prawa pozytywnego, prawa stanowionego, sprzyja też szereg nurtów filozoficznych, sprzyja szereg nurtów też teorii prawnych, które to w praktyce wydają się te nurty jakby przemieniać istotnie całą kulturę, całą rzeczywistość życia społecznego. W myśl jakiejś zasady? W myśl takiej zasady, że prawo jakby staje się naczelnym czynnikiem tworzącym państwo, naczelnym czynnikiem organizującym życie społeczne i chodzi tutaj głównie o państwo, prawo w sensie pozytywnym, w sensie prawa stanowionego przez człowieka. Tymczasem, proszę Państwa, gdy sięgniemy do pewnych wzorów kultury Zachodu obecnych, chociażby u Arystotelesa, okazuje się, że podstaw bytu państwowego, podstaw bytu społecznego nie szukano w prawie. Szukano raczej w pewnym życiu wspólnotowym obywateli, życiu wspólnotowym, które było budowane na przyjaźni. Czytamy Arystotelesa Politykę, tam znajdziemy kapitalną definicję państwa, która mówi o tym, że państwo to jest wspólnota obywateli, powstała dla szczęścia obywateli. I w tej wspólnocie jakby czynnikiem jednoczącym jest przyjaźń, czyli to wzajemne lubienie połączone z życzliwością, skupione wokół pewnego dobra, jakim jest właśnie szczęście człowieka. Czynnikiem jednoczącym państwo było dobro. Z tego tytułu właściwie trzeba by było powiedzieć, że ta tradycja Zachodu, która od początku istniała, jakby ukazywała naturę prawa w ogóle w jakimś przyporządkowaniu do dobra. Dobro właściwie stawało się jakby prawem. To jest sprawa jasna. Tymczasem, proszę Państwa, właśnie dzięki głównie wydaje się pozytywizmowi prawniczemu, dzięki tej ideologii następuje oderwanie samego prawa stanowionego od norm moralnych, od norm obyczajowych, od szeregu czynników pozaprawnych i dochodzi jakby do sytuacji w kulturze, w której no, prawo stanowione staje się takim swoistym tyranem, bogiem, który wszystko chce posiadać, wszystkim rządzić, wszystkim kierować. Moim zdaniem ta sytuacja jakby potęgowania się omnipotencji prawa pozytywnego ma swoje źródło szeregu błędów antropologicznych, które filozofia na przestrzeni dziejów generuje. Takimi dwoma przykładami błędów jest właśnie błąd antropologiczny kolektywizmu, w którym to człowiek bywa właśnie zredukowany do części elementu samodzielnego pewnej wspólnoty. No i w tej wizji człowieka, jeśli na gruncie takiej wizji tworzy się wizja życia społecznego i państwa, siłą rzeczy musi się pojawiać prawo, które wkracza w ludzkie życie i rządzi człowiekiem, posiada człowieka i musi to robić zawsze jednoznacznie, musi to czynić w sposób właściwie tyrański. Z drugiej strony właśnie kiedy mamy do czynienia z błędem antropologicznym indywidualizmu tak mocno, chociażby akcentowanym przez tradycję nowożytną, pochodzącą się od Hobbesa, gdzie człowiek jest pojęty jako pewna monada autoteliczna, żyjąca sama dla siebie, no siłą rzeczy pojawia się sytuacja jaka? Sytuacja konfliktu tychże doskonałych jednostek, no i w tym kontekście pojawia się właśnie prawo, które musi wkraczać w ludzkie życie, żeby po prostu ludzie normalnie się nie pozabijali. Tymczasem, proszę Państwa, tradycja kultury Zachodu jakby wydaje się postrzegać prawo nie w kategoriach jednoznacznych, nie w kategoriach wieloznacznych, ale w kategoriach analogicznych. Gdzie byśmy mogli szukać takiego swoistego, jakby to powiedzieć, no, zaczynu tejże analogii prawa, jakby pierwszych sposobów ujęcia tejże analogii prawa. No, chociażby w tym słynnym zawołaniu, które było obecne w kulturze Zachodu, quid leges in nemoribus, z czym są prawa, jeśli nie są jakby związane z obyczajami. A w tym zawołaniu, które pochodzi od Cycerona, które mówiło o tym, że no, samo prawo, najwyższe prawo jest czystym bezprawiem, summum iurium.
fakt stosowania, postulowania obecności epikei, czyli tej nadprawości, dostosowywania właściwie prawa do dobra, jest jakby świadectwem tego, że prawo nigdy nie było w tradycji kultury Zachodu, w tej tradycji wiodącej, zasadniczej, postrzegane jednoznacznie, było postrzegane analogicznie. Także fakt stosowania chociażby potem w wiekach średnich tego, co nazywamy dyspersą, czyli właśnie niedozwoleniem człowieka z zachowania prawa, co było stosowane jest prawa do dobra człowieka, było jakby świadectwem tego analogicznego postrzegania prawa. Do czego by się sprowadzała właśnie analogia prawa stanowionego? Generalnie sprowadzałaby się do dostrzeżenia niesamodzielności prawa. Do dostrzeżenia tego, że rzeczywistość, jaką jest prawo, jest na wiele sposobów uprzyczynowana. I to uprzyczynowana w sensie uprzyczynowania koniecznego. Czyli chodziłoby o co? Chodziłoby o to, żeby dostrzec, iż prawo jest dziedziną, w której mamy do czynienia z tradycji filozoficznej obecną analogią atrybucji. A ta analogia atrybucji, ona się ujawnia w tradycji Zachodu wszędzie tam, gdzie widzimy postulowanie oparcia prawa na tym, co sprawiedliwe, na tym, co słuszne, na tym, co należy. Widzimy tę analogię prawa także w tej sytuacji, w której widzimy jakby przyporządkowanie samego prawa do dobra. Dobro staje się jakby tutaj celem prawa, racją istnienia prawa jest właśnie spełnienie dobra, dobra ostatecznie człowieka. Oczywiście ta analogia prawa stanowionego, ona może być na różne sposoby ukazywana. Pan profesor w swojej pracy naukowej zajmował się Arturem Kaufmanem. Ukazywał, że u Kaufmana mamy bardzo ciekawe zwrócenie uwagi na analogiczność prawa, zwłaszcza w kontekście wnioskowania o urzeczywistniania się prawa, zwłaszcza w kontekście obecności w dziedzinie prawa pewnych terminów analogicznych. I wiemy, że jakby ten problem w analogiczności prawa w kulturze żyje. Generalnie prawnicy, z tego co wiem, ja sam nie jestem prawnikiem, jestem filozofem, kiedy mówią o analogii w dziedzinie prawa, mają w tym na uwadze dwa typy analogii, analogię juris i analogię legis, czyli te dwa sposoby uzupełnienia luki w prawie. Ale wydaje się, że jest jakby rzecz podstawowa, o wiele bardziej ważna, właśnie związana z dostrzeżeniem analogicznego sposobu bytowania prawa. Prawa, które jawi się jako pewna reguła, zasada działania ustanowiona przez władzę publiczną, ale to jest reguła, która koniecznościowo jest odniesiona. Koniecznościowo jest odniesiona do dobra, koniecznościowo jest odniesiona do warunków, w których człowiek żyje, do szeregu czynników. Zanegowanie tego koniecznościowego odniesienia, niedostrzeganie partycypacji czynników zewnętrznych w stosunku do samego prawa jest w istocie rzeczy tendencją do izolacjonizmu, która prowadzi do absolutyzacji prawa. Ta absolutyzacja prawa idzie ostatecznie w kierunku zdefiniowania prawa jako woli władcy, albo też jakiejś dyrektywy jednoznacznej, gdy się zatem jakby na to zgodzimy, pojawi się tutaj w życiu społecznym bardzo, bardzo niebezpieczna rzecz związana właśnie z pogwałceniem generalnej wolności człowieka. Otóż, proszę Państwa, wydaje się, że przyjęcie analogicznej natury prawa, przyjęcie analogicznej wizji prawa stanowionego, ono zasadniczo wypływa z czego? Z dostrzeżenia tego, że samo prawo stanowione, ono jest osadzone na człowieku i to na wiele różnych sposobów. A kim jest człowiek? Człowiek zasadniczo jest bytem osobowym, czyli bytem rozumnym i wolnym. I ten właśnie byt rozumny i wolny
ma moc, odczytawszy nakaz ustawy, tę ustawę spełniać poprzez swoje indywidualne działanie po swojemu. Analogia prawa stanowionego, ona zasadza się zasadniczo na afirmację osobowego charakteru bytowania człowieka, który właśnie urzeczywistnia to, co właśnie św. Tomasz Akwinu słusznie, na co słusznie Tomasz zwraca uwagę, to właśnie w człowieku dokonuje się ostateczna promulgacja prawa. Prawnicy bardzo często przez promulgację prawa rozumieją jego upublicznienie, obwieszczenie zewnętrzne w stosunku do społeczności. Prawda? Tymczasem jest z perspektywy antropologii realistycznej, z perspektywy filozofii realistycznej ogromna potrzeba uświadomienia sobie czego? Tego, że prawo ostatecznie zostaje promulgowane właśnie w sumieniu człowieka. Tam się ono urzeczywistnia, staje się właśnie regułą, zasadą indywidualnego działania i ta zasada, proszę zwrócić uwagę, jest jakby zawsze czymś, co istnieje przez konkretnego człowieka. Jest to więc zasada, która da się powiedzieć jednoznacznie. Nie jest to zasada, która jest wieloznaczna. To jest zasada podniesiona do wielu czynników i rozumienie jest tutaj osadzone na rozumieniu człowieka, na rozumieniu samej ustawy, na rozumieniu szeregu okoliczności, rzeczywistości, w której się to dokonuje. Proszę Państwa, gdy odrzucimy właśnie analogię prawa, czy pójdziemy w jednoznaczne pojmowanie prawa, pojawia się szereg właśnie takich niebezpieczeństw. Pierwszym zasadniczym niebezpieczeństwem jest jakby utrata tożsamości kultury zachodu. Kultura zachodu, jak każda kultura, posiada pewną tożsamość, na tę tożsamość bez wątpienia składa się właśnie personalizm, bez wątpienia składa się właśnie wizja życia moralnego człowieka, wypływająca zasadniczo z Ewangelii, składa się właśnie rozumienie prawa i stosowanie prawa, które jest właśnie porządkiem dobra i słuszności, ale porządkiem właśnie niejednoznacznym. To jest rzecz ciekawa. Ostatnio, bodajże przedwczoraj w telewizji, bo mamy wszyscy telewizję, oglądałem reportaż mówiący o czym? O tym, że szereg gmin w Polsce ustanawia prawo, które reguluje handel alkoholem, a dokładnie mówiąc odległością sklepów od takich instytucji jak kościół czy szkoła. I okazuje się, że na pewnych gminach, prawda, ta odległość ma wynosić 100 metrów, innych 80, tam 60. I teraz co się okazuje? Kiedy literalnie podejdziemy do tego przepisu, jednoznacznie staram się jakby to zachować, szereg sklepów traci możliwość sprzedawania alkoholu, ale co się okazuje, można jakby prawo ominąć, budując szereg tutaj taki slalom, prawda, płotków i okazuje się, że te brakujące 10 metrów, prawda, człowiek przejdzie, więc prawo jest zachowane, a litera prawa zostaje zachowana, no ale wiadomo, rzecz, że wtedy pojawia się taka niebezpieczna sytuacja właśnie oderwania prawa od jego zasadniczego celu, od ludzkiego życia. Właśnie kultura zachodu wymaga analogicznego pojmowania prawa i to analogiczne pojmowanie prawa przede wszystkim akcentuje to, że człowiek kieruje się prawem, nie jest kierowany poprzez prawo. Tak? Przy tym oczywiście nastawimy na dobre. Po drugie, proszę Państwa, wydaje się, że to odrzucenie analogiczności prawa, które głównie dzisiaj w kulturze dokonuje się za sprawą pozytywizmu, szeregu nurtów filozofii i nie tylko filozofii o charakterze, co tu dużo mówisz, nominalistycznym, czyli agnostycznym, relatywistycznym, ono bezpośrednio uderza w suwerenność człowieka. Dlaczego? Dlatego, że siłą rzeczy prawo jednoznacznie pojęte staje się tyranem w ludzkim życiu. Wreszcie, proszę Państwa, trzecia konsekwencja bardzo ważna
na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, to jest to, że brak właśnie analityczności prawa stanowionego siłą rzeczy spycha politykę i całe życie społeczne w, jakby to powiedzieć, ramiona totalitaryzmu i utopii. Pojawia się właśnie myśl, że można ustanowić jakąkolwiek normę prawdą, ta norma nie ma jakby uregulowań zewnętrznych, realnych w stosunku do niej i jakby zaczyna sobie rośnie pretensje do tego, żeby regulować rzeczywistość, tworzyć, kreować rzeczywistość. Pojawia się po prostu najzwyczajniej totalitaryzm. Obrona, proszę Państwa, właśnie życia społecznego, zwłaszcza człowieka przed właśnie prawem jednoznacznie pojętym, stanowionym, czy też wieloznacznie pojętym, bo to też jest rzecz straszna, może się tylko dokonać dzięki realistycznej filozofii. Na tę sprawę zwraca uwagę wielu autorów. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na głos, który pochodzi od obecnego papieża, Józefa kardynała Ratzingera wcześniej, który mówi o tym, że sokratejskie pytanie o to, czym miałoby być prawo lub bezprawie w rzeczywistości samo w sobie i wewnętrznej prawdy rzeczy, ponad wszystkimi tradycjami i ucieleśnianiami prawniczymi, zostaje usunięte na bok jako pozbawione zastosowania. Ustawa znajduje uzasadnienie już niemożliwe do odróżnienia rzeczywistości tego, co sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, lecz w autorytecie tego, kto może ją ustanowić. Powstaje poprzez ustanowienie, nie inaczej. Jej wewnętrznym ustanowieniem jest zatem siła przeprowadzenia, a nie prawda bycia. Czyli, proszę Państwa, reasumując, dlaczego chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na analogiczność prawa stanowionego, czyli na tę sytuację związania prawa rzeczywistością, partycypacji szeregu czynników w prawie. Dlatego, że w innym wypadku, gdy odrzucimy właśnie analogiczne ujęcie prawa, gdy odrzucimy to powiązanie prawa z rzeczywistością, pojawia się w życiu społecznym prawo, które obowiązuje na mocy siły. Czyli staje się jakby narzędziem ostateczności. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo panu doktorowi. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Panie, bardzo proszę. Jest takie podejście, że pan powinno zrealizować wartości. Ale mam w związku z tym dwa pytania, bo tak dosyć wyglądają do powiedzenia. Jedna jest związana z tym przykładem, który pan Marcin Domonowicz podniósł na poprzedniej sesji, mianowicie jak to jest z tymi regulacjami ruchu drogowego. Na pytania mówię, potrzebują reguły ruchu. Mamy podatki, może mieć podatki 15%, 20%, może być podatki do 20, do 15. Jak w takich kwestiach zgrać prawo pozytywne z wartościami? Czy ma jakąś większą wartość to, że podatki płacimy 20 danego miesiąca za miesiąc poprzedni, gdybyśmy płacili 15? To takie pierwsze pytanie. Czy wszystkie przepisy prawa mają taką samą ważność i w ten sam sposób powinny być inspirowane przez wartości? Jest inna sprawa, mówię, nie zabijaj, albo kto spowodował szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia, a inna sprawa, gdy mówią, że lewą stroną powinienem jeździć, a w Anglii, nie, w Anglii, lewą ma sprawę. To jest jedna sprawa. Anglicy odróżniają prawa i regulacje, prawda? To może jest jakaś taka różka, która tutaj pozwalała jak coś wydać, prawda? Regulacje mogą być wolne, a prawa powinny zachowywać wartości. I drugie pytanie to jest z pierwszym związane, ale jednak różne. Jak wyszukiwać te wartości? Przepisów jest mnóstwo, jest coraz więcej. Dekalog jest krótki. Na pewno on jest
skierowany doktryną moralną, ale w wielu wypadkach również innych niż tak, że powiedziałem o tym ruchu drogowym, takich ważnych moralnych, ważnych moralnie, nie mamy takich wskazówek. I skąd te wskazówki w prawie? Przepraszam, to tak mocno, ale to tak ciekaw jestem. Proszę pana, ja świadomie, jeśli tylko pamiętam, nie użyłem ani razu słowa wartość. Dlaczego? Dlatego, że tradycja filozoficzna, w której ja byłem wychowywany, zwracała uwagę na pewne niebezpieczeństwo używania tego słowa i relatywizacji, która się wiąże. Termin wartość, jak wiadomo, generalnie jest terminem, który wywodzi się z tradycji kantowskiej. Pokazuje, że wartości to są pewne ideały wygenerowane przez rozum praktyczny człowieka, które nie mają właściwie związku z rzeczywistością. Teraz kultura staje się dziedziną rzeczywistej wartości. Jest cała teoria fikcjonalizmu, czyli nie prawa, która pokazuje, że właśnie prawo jest jakby dziedziną urzeczywistniającą wartości. Nie. Prawo urealnia, tak trzeba by było powiedzieć, dobro, prowadzi to dobre, z regułą działania, która jest nakierowana na dobro. Trzeba poznać, jakie jest dobro, to jest pierwsza sprawa. Ma pan rację co do tego, że w dziedzinie jakby stanowienia prawa jest zawsze otwarta ścieżka do umowy, prawda? Do konsensusu. To czy jeździmy prawą czy lewą stroną, to jest sprawa umowy. To, czy płacimy podatki 13 czy 14, to jest sprawa umowy. Czyli jest wolny i ma prawo do tego, aby w życiu społecznym pojawiła się taka, a nie inna tutaj norma prawa. Co do natomiast właśnie dekalogu, prawda, no to wiadomo, że dekalog jest skierowany do ludzi wierzących, czyli zaangażowanych w wiarę. Prawo, jak i cała dziedzina życia politycznego, normalnym porządku życia, nie jest jakby rzeczywistością sakralizowaną. Doskonale te zagadnienia ukazuje na przykład święty Tomasz Zakwinu w swoim króciutkim traktacie De Regno, kiedy pokazuje, że obowiązkiem władzy publicznej nie jest prowadzenie ludzi do Boga. Obowiązkiem władzy publicznej prowadzenie ludzi do cnoty, do szczęścia. Natomiast prowadzenie ludzi do Boga, to zajmuje się Kościół. Bóg jest dobrem nadprzyrodzonym, wymaga nadprzyrodzonych środków, w związku z tym są uregulowania prawne w charakterze właśnie nadprzyrodzonym. To jest jakby kwestia dobrze pojętej separacji. Teoretyczno-prawne. Już nie jesteście bardzo niskiego wypadku interpretacji prawnej, czy jest na ten przykład podany właśnie owego szlaku wytyczanego do sklepów monopolowych. Rzeczywiście jest przykład ostatni dni, gdzie organ administracji stwierdził, że została zachowana norma prawna, gdyż rzeczywiście odległość liczona trasą, którą musi przejść człowiek, odpowiada granicom wyznaczonym przez pewne prawa pozytywnego. Ale to, że zrozumiałem główne przesłanie referatu, to ten postulat tej realistycznej filozofii prawa nakazuje, tak przynajmniej rozumiem, także na takim poziomie teoretyczno-prawnym, gdzie już konceptualizujemy proces stosowania prawa, jednak zakorzeniać prawo w tych realiach, tak? Między innymi także w ten dobro, do którego odsyła prawo, postrzegane właśnie w ten sposób analogiczny, jak to było postulowane w referacie. Więc mam następujące pytanie. Czy istnieje jakaś delimitacja dla tego podejścia, ponieważ wydaje mi się, że takie nieograniczone podejście w ten sposób do prawa uderza w jedną z wartości, która też jest bardzo silnie zakorzeniona w naszej kulturze prawnej, mianowicie w pewność prawa. Wiemy, że pewien minimalny formalizm prawa, przejawiający się na poziomie wykładu prawa mniej lub bardziej zagorzałą miłością do wykładni językowej przepisów prawa, służy budowaniu pewności prawa. W związku z tym niejako wpadamy w środek triady Radbrucha, tak? Bo ja rozumiem, że pan drugi się zgodził, że owa realistyczna filozofia prawa jak najbardziej pozwala realizować takie składowe idei prawa jak celowość i sprawiedliwość, o których pisze Radbruch, to w jaki sposób w tym podejściu zabezpieczyć pewność prawa, która oczywiście Radbruch miał prewencję pozytywistyczną, on jednak ją daje na czele, bo tą podstawową wartość, której ma służyć prawo o bezpieczeństwo, pewność prawa, która ma stworzyć stabilny ład społeczny,
wielu nadużycia zbyt daleko osunięte stawiają, że sprawiedliwość wychodzi przed bezpieczeństwo prawne jako naczelna sprawiedliwość, która ma być realizowana. To samo dotyczy celowości. Podsumowując pytanie, w jaki sposób w tym podejściu zabezpieczyć pewność prawa, bezpieczeństwo prawne? Wszystkim założeniu, że prawo jest aż tak bardzo otwarte na rzeczywistość, tak? To podejście realistyczne. Jeśli rozumiem Pana pytanie, to trzeba by było powiedzieć w ten sposób, że zabezpieczyć można, zwracając uwagę na to, że generalnie normy prawa ustanowionego powinny dotyczyć tego, co konieczne. Taką granicą, bo też dla tego bezpieczeństwa wszelkich zmian dokonywanych tutaj ruchów powinno być jakby zabezpieczenie tego, aby te zmiany nie godziły w podstawowe prawa człowieka do życia, do przekazywania do rozwoju życia osoby ludzkiej. Wydaje mi się, że w tę stronę trzeba iść. Jeszcze wracając właśnie do tego właśnie wykładni prawa, to ta analogiczna wykładnia prawa była odnajdywana jest odnajdywana w kulturze zachodniej w wielu momentach, kiedy pamiętamy Cycerona, kiedy on mówi, że tylko głupcy powinny sądzić, że na mocy ustanowienia powstaje jedynie prawo, że w ten sposób można testamenty sfałszować, jeśli tylko wola stoi za ustanowieniem prawa. Święty Tomasz Akwinu w sumie teologicznej daje też taki bardzo ciekawy przykład. Opisuje taką sytuację miasta, w którym burmistrz wydał nakaz zamykania bram o godzinie 10 ze względu na bezpieczeństwo. I teraz strażnik miejski stoi przed pytaniem, czy ta 10 jest, mam obowiązek zamknąć prawie tam, nawet gdy wybucha pożar. Z uwagi na ten przepis, który nakazuje mi zamknąć, ja mam obowiązek otworzyć, więc bo realizuje główny cel, prawda, to jest bezpieczeństwo. Więc w ten sposób Pan powiedział. To, co konieczne, prawo człowieka to jest. Ja może to może własnym do kwestii, ja myślę, że tutaj w tego typu refleksji nad prawem, jakie zostały zaprezentowane, to myślę, że to na bezpieczeństwo prawne można się spojrzeć z innej strony. Mianowicie bezpieczeństwo prawne jest jednym z dóbr. Tak? To ono się pokazuje jako jedno z dóbr, o które trzeba dbać, i które też prawo, czy interpretujące prawo, które musi mieć na uwadze, ponieważ bez owej pewności prawa, jak wiemy, porządek społeczny byłby zagrożony, dlatego jest ewidentnie pewne dobro dla człowieka. Czy Pan się zgodzi, że to też tak by można tutaj jeszcze tak, jeszcze było pytanie? Tak, proszę. Jeżeli mogę, nasunęło się w związku z tym, co Pan powiedział o prawach podstawowych człowieka, które powinny być zawarte w prawie pozytywnym. Czy te prawa podstawowe mogą być w jakichś warunkach uchylane, naruszane? Prawa człowieka nie są prawami na mocy jakiegoś ustanowienia, są wynikiem posiadania, co Pan prezentuje. Przyrodzonej godności, ale wszędzie zawsze są niezbywalne. Jesteśmy pewni, że człowiek sam się ich zrozumie, że są upragnieniami. Drugie osoby powinny się liczyć. Stają się w ten sposób zasadami działania. I polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzekły, że przepisy, które próbowano wprowadzić po 11 września, które dawały prawo do zastrzelenia samolotu kopanego przez terrorystów, są niezgodne z konstytucją, więc to jest taka wykładnia niezgodna z tym, co Pan powiedział, że prawa nie mogą być naruszane, czy w ten sposób nie narusza się praw innych osób, które gdzieś na tych prawaczach mieszkają i zginą przez to, że nie poświęcimy prawa tych osób, które są w samolocie. Myślę, że to byłaby sprawa rozstrzygnięcia politycznego, nieprawnego. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że słyszałem o innej rzeczy, chciałbym powiedzieć, ale związane z tym. Kiedyś Amerykanie tłumaczyli się o Guantanamo, oskarżano ich o to, że mamy prawo więźniów, konwencję, więźniów, co mówili, my łamiemy. Nie,
nie jest na naszym terytorium. Konwencje dotyczą Niemców, jednak to jest jedynie ten, kto ma mundur, nie mają mundur. I ten legalizm prawny, to jednoznaczne pojmowanie prawa jest ewidentnym pogwałceniem analogiczności prawa i zdroworozsądkowej wykładni prawa, dlatego że to jest jakby tradycja właśnie sprzeczna z duchem Zachodu. Tę tradycję jurydyczną znajdziemy na przykład w innych cywilizacjach, a nie w cywilizacji łacińskiej. Chciałbym zamykać, tu jedno ostatnie pytanie. Króciutkie pytanie, proszę. Robert Kryński. Jak w tym podejściu do filozofii prawa wygląda kwestia kary śmierci? Bo tutaj była mowa o prawach podstawowych, prawda? Jednym z nich jest prawo do życia. Pytam mnie pan o to, co powiem. Wydaje mi się, że człowiek posiada niezbywalne prawo do życia. Kara śmierci może być zanegowana na wiele sposobów. Po pierwsze w ten sposób, że nie wydaje się ona być karą, dlatego że istotą kary jest działanie, które zmierza do naprawy człowieka. Jak naprawić kogoś, kto jest trudny, to jest pierwsza. Druga rzecz. Człowiek ma prawo do życia. Życie ostateczne człowieka jest w mocy tego, kto mu je dał, czyli Boga. Stosowanie kary śmierci jest w tym sensie łamanie prawa człowieka do życia. No i to trzeci argument, który można przytoczyć przeciwko stosowaniu kary śmierci, to jest argument związany z błędami, które się pojawiają. Uczynienie tego człowiekowi, który jest jakby błędnie odwracany. W zasadzie 15 lat w więzieniu, to dochodząc prawo, możemy dostrzec, że ktoś został skrzywdzony niesłusznie, można mu dać $1 000 000 na jakoś tego typu działania zrealizować. Czyli w ten sposób. Dziękuję bardzo. Czas dobiegł końca.